Siemaneczko, w kolejnym materiale na kanale PC Master, z tej strony Thompson. W tym filmie przedstawię, jak zainstalować sobie sterownik i oprogramowanie do płyty Gigabyte Aorus B450 Pro. Wchodzimy sobie na stronę producenta, link dostaniecie w opisie, więc zapraszam również do opisu. Wchodzimy sobie na stronę producenta, w stronie producenta przechodzimy do zakładki wsparcie. Sprawdzamy sobie jeszcze i upewniamy, czy to na pewno jest ta strona naszej płyty głównej. Jeśli tak, możemy wejść do zakładki wsparcie i tutaj mamy do pobrania. Wchodzimy w zakładkę do pobrania, mamy tu OS, czyli system operacyjny, jaki mamy zainstalowany na naszym komputerze. Mamy tutaj taki rozwijany iczek. Gdy go klikniemy, naszym oczom ukazują się wersje systemu Windows. Wybieramy wersję adekwatną do naszego systemu, na przykład Windows 10 64 bit. I teraz możemy przystąpić do instalacji różnych sterowników adekwatnie do naszej wersji systemu. Tutaj jak widać w tabelce są pokazane sterowniki i mamy tutaj daty, w których zostały one wypuszczone. Polecam pobrać najnowsze sterowniki. Gdy już chcemy pobrać dany sterownik, klikamy tą oto tutaj chmurkę. Jak widać w lewym dolnym rogu sterownik nam się pobiera. I tak robimy tutaj do każdego podzespołu, chipsetu, do karty sieciowej, prócz Satarite akcji. Tutaj to możemy pominąć i tego nie instalować. Chyba że chcemy się bawić w łączenie dysków w jakiś RAID, no to wtedy to wymagane będzie, żeby to zainstalować. Jeśli chcemy sobie zaktualizować nasz BIOS, wchodzimy do zakładki BIOS i mamy tutaj najnowszą wersję F63B 11 maj 2022 i również tą chmurką pobieramy ten BIOS na nasz komputer. Nie instalujemy go, ale go pobieramy właśnie w taki oto sposób. Gdy już dany sterownik jest pobrany, przechodzimy sobie do naszego folderu pobrane i musimy taki sterownik wypakować. Klikamy prawym przyciskiem myszy na taki sterownik i tutaj mamy taką opcję jak wyodrębnij wszystkie. Teraz wybieramy miejsce docelowe, do którego chcemy wyodrębnić ten katalog. Klikamy wyodrębnij. Gdy już katalog zostanie wyodrębniony, wchodzimy w ten katalog i znajdujemy tutaj opcję Setup Exe. I uruchamiamy ten setup exe i tam przechodzimy przez etap instalacji całego oprogramowania, w tym wypadku sterownika. To już będzie łatwe, ja nie chcę tego pokazywać, bo sterownik mam już zainstalowany, ale na pewno zczajcie, jak to robić. W taki to sposób możemy zainstalować sobie wszystkie najnowsze sterowniki oraz oprogramowanie do płyty B450 Aorus Pro od Gigabyte. Z tego materiału to tyle, mówił Thompson, trzymajcie się, hej, cześć i czołem.